Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, moi drodzy. Dziś opowiem Wam, co przedstawię Wam w najnowszym poradniku. A najnowszy poradnik będzie o problemach z próchnicą, paradontozą, zapaleniem dziąseł oraz o dolegliwościach związanych z implantami. O czym jeszcze dowiecie się z tego poradnika i na co przedstawię Wam konkretne preparaty homeopatyczne, dowiecie się już za chwilę. Pamiętajcie o tym, że homeopatia wpływa nie tylko na sfery fizyczne organizmu, ale również na sferę emocjonalną i mentalną. Leczy również naszego ducha, a więc jeśli mamy blokady w sferze energetycznej, homeopatia Wam w tym pomoże. W tym poradniku przedstawię Wam konkretne preparaty homeopatyczne na dolegliwości związane z próchnicą, paradontozą, zapaleniem dziąseł, dolegliwościami związanymi z implantami oraz innymi dolegliwościami, jak to przy homeopatii. Te inne dolegliwości to między innymi gąbczaste dziąsła, krwawiące dziąsła, dziąsła, które pod wpływem delikatnego jakiegoś tam ucisku, na przykład przy nitkowaniu, od razu krwawią. Również ślinotok, nieprzyjemny zapach z ust, czyli halitoza, odciski zębów na języku, pęcherzyki oraz stany zapalne w obrębie jamy ustnej, zanik kości żuchwowej, również przy implantach. To jest taki preparat, który możemy zażywać, zanim zdecydujemy się na założenie implantu zębowego. Również będą preparaty, które wspomogą Was w próchnicy oraz tam, gdzie mamy miękkie szkliwo zębów, gdzie mamy dużą ilość plomb, gdzie występuje zapalenie dziąseł. Również przedstawię Wam preparat, dzięki któremu poradzicie sobie z przetokami zęba i lub kości, również stany zapalne zanikającego dziąsła, tam gdzie wydzielina lub ropa ma nieprzyjemny zapach i płynie właśnie z tej przetoki. Konkretne preparaty na próchnicę, naciemnienie zębów, a więc zwróćcie uwagę na małe dzieci. Dzieci i dorośli, zdarzają się takie dzieci i dorośli, które mają po prostu czarne zęby. Na to również można podziałać homeopatią, więc zapraszam Was bardzo gorąco do skorzystania z tego poradnika. W tym poradniku również dowiecie się, co stosować na bóle zębów, na nocne poty o słodkim zapachu, zaburzenia przyrostu paznokci, na cienkie włosy ze skłonnością do wypadania, wtedy, gdy macie skłonność do przeziębień, skłonność do stanów zapalnych oraz gdy charakteryzujecie się taką nadwrażliwością, ciągle czujecie się urażeni, zranieni i wszyscy dookoła są B i F i robią Wam na złość i sprawiają przykrość. Na to również można podziałać homeopatią. Można również podziałać homeopatią na nieprzyjemny zapach wydzielin różnego rodzaju, w tym na przykład krwi menstruacyjnej. W tym poradniku przedstawię Wam konkretne preparaty homeopatyczne, dzięki którym poradzicie sobie z dolegliwościami, które przed chwilą Wam wymieniłam. Moi drodzy, ten poradnik homeopatyczny możecie nabyć w bardzo promocyjnej cenie za jedyne 45 zł na moim Allegro. Link oczywiście w opisie filmu, a więc jest to tanio jak barszcz, a możecie samodzielnie zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób poradzić sobie ze wszystkimi dolegliwościami bez pomocy lekarza tudzież Konowała. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie, bądźmy wolni, nie dajmy się nabijać w butelkę, korzystajcie z moich poradników homeopatycznych, bo dzięki nim poradzicie sobie sami z wieloma dolegliwościami. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, no i oczywiście zapraszam do korzystania z poradników. Pa, pa!